Od piątku 6 do środy 11 sierpnia na skwerze Pionierów będzie można się zaszczepić jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Do Kołobrzegu przyjedzie mobilny punkt szczepień. Codziennie, każdego dnia od 6 do 11 od godziny 10 do godziny 18 będzie można przyjść na skwer Pionierów i zaszczepić się bardzo szybko, bardzo sprawnie jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Cała procedura jest ograniczona do minimum. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy przyjść. Szczepionki będą dostępne dla mieszkańców i turystów. I mam nadzieję, że pozostali mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie podjęli takiej decyzji, bo być może nie mieli czasu, bo być może pracowali, bo być może nie chcieli dwiema dawkami, to teraz jest ta szansa. Drodzy mieszkańcy Kołobrzegu, szczepmy się. Prezydent miasta Anna Mieczkowska zachęca do szczepień, ostrzegając przed czwartą falą. Chociaż teraz statystyki są dobre, to za miesiąc może być już inaczej. Jeżeli nie zaszczepimy się, jeżeli nie będziemy dbali o własne zdrowie, o zdrowie naszych najbliższych, to może się ten czarny scenariusz, który wieszczą eksperci, spełnić i już jesienią znowu możemy bardzo boleśnie odczuć skutki pandemii. Przypomnijmy, w tym tygodniu pracę kończy punkt szczepień powszechnych w Łuczniczce, ale ciągle funkcjonuje w Kołobrzegu 11 punktów szczepień populacyjnych.